Na zakończenie kampanii przed wyborami samorządowymi była premier Beata Szydło, pojawiła się w małopolskich miejscowościach. Chrzanów znalazł się na tej trasie. Chcemy się dzisiaj spotkać z mieszkańcami Chrzanowa, żeby im przedstawić nasze propozycje, jakie mamy dla mieszkańców Małopolski, jakie mamy propozycje dla powiatu chrzanowskiego, dla gminy Chrzanów. Wiemy, ile tu jest problemów, ale też chcemy pokazać to, co do tej pory zrobiliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości przez te ostatnie 8 lat. Zdaniem Beaty Szydło spory polityczne, jakie toczą się w Polsce na szczeblu samorządowym, powinny mieć inny charakter, bo dotyczy lokalnych potrzeb mieszkańców i prowadzić do kompromisu z korzyścią dla społeczności danego regionu. Przekonywała, że kandydaci Prawa i Sprawiedliwości tak będą pracować. Zaapelowała więc o oddanie na nich głosów również w powiecie chrzanowskim oraz poparcie w tych wyborach Rafała Kosowskiego, kandydata na burmistrza Chrzanowa z ramienia wspólnego Chrzanowa. Jestem przekonana, że pan Rafał Kosowski będzie świetnym burmistrzem i że Chrzanów dzięki jego pracy i wsparciu radnych tutaj w Radzie Miasta i w Radzie Powiatu uzyska swoją świetność, będzie mógł się rozwijać, a mieszkańcy po prostu będą tutaj chcieli mieszkać, żyć. Byłej premier podczas wizyty w Chrzanowie towarzyszyli także parlamentarzyści, między innymi były minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który także wspierał lokalnych kandydatów w wyborach samorządowych. Jeżeli wskażemy tych ludzi, to na pewno wiele problemów dzisiaj trudnych do rozwiązania znajdzie swój finał, szczęśliwy finał, zgodnie z marzeniami obywateli, zgodnie z oczekiwaniami przez pokolenia. Daliśmy tego dowód w rządzie, daliśmy tego dowód przez 8 lat, realizując ważne, potrzebne programy społeczne, ważne, potrzebne programy infrastrukturalne. Dowiedziemy tego również w samorządzie. Polecamy gorąco, rekomendujemy drużynę Prawa i Sprawiedliwości. Z kolei Arkadiusz Mularczyk, były wiceminister spraw zagranicznych, podkreślał, że głosowanie na określone ugrupowanie to także głos na określone wartości. Konkretny wybór, czy do parlamentu, czy samorządu, niesie wybór też określonych wartości. Drodzy Państwo, na co musimy zwrócić uwagę, Prawo i Sprawiedliwość jest formacją, która wspiera wartości patriotyczne, która odwołuje się do historii, tradycji, również do wiary, do naszych wartości, polskich wartości. My, drodzy Państwo, dajemy gwarancję, że te wartości będą respektowane i przestrzegane, że nie będzie walczyć się z Kościołem katolickim, że nie będzie walczyć się z polską wiarą, a wręcz przeciwnie, będziemy wspierać te wszystkie wartości chrześcijańskie, konserwatywne, które są nam bliskie. Podczas spotkania głos zabrał także kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Sejmiku Województwa Małopolskiego Mariusz Witek, lokalny przedsiębiorca, ale jak mówił także działacz, który swoje doświadczenie chce wykorzystać w samorządzie wojewódzkim. To doświadczenie, które dzisiaj mam przed sobą, pokazuje mi, że najlepiej czuję się, kiedy swój wolny czas, swoją pasję i zaangażowanie wykorzystuję właśnie dla wspólnego dobra. Zapraszam na moją stronę www.mariuszwitek.pl. Jako jedyny kandydat z województwa małopolskiego nie wydrukowałem ani jednego baneru. To mnie wyróżnia. Jako młody kandydat, najmłodszy z listy Prawa i Sprawiedliwości, chciałbym ożywić tą strukturę i lokalnie w Chrzanowie, i przede wszystkim ogólnopolsko. Uważam, że jest wiele do zrobienia. Po spotkaniu z dziennikarzami europosłanka i parlamentarzyści przeszli na targowisko w Chrzanowie, by rozmawiać z mieszkańcami, ale także rozdawać materiały i ulotki informacyjne o kandydatach tego ugrupowania do samorządu. Dziękuję bardzo.